Witajcie drodzy widzowie, z tej strony Avatar. A dzisiaj jesteśmy na moim kanale. Otóż nie bez powodu. Uwierzcie mi moi drodzy, że od teraz, dosłownie od teraz, kilka miesięcy mojej cennej pracy, mojej starannej pracy nad wieloma projektami poszło się marnować. Poszło sobie... Wiecie gdzie. Poszło się po prostu walić. A to dlaczego? To zaraz wam wytłumaczę. Ale jak widzicie, mamy tutaj, nie wiem czy może pamiętacie, ale starego live'a, który już ma, uwaga, jeden rok od opublikowania. Ta transmisja odbyła się rok temu. Dosłownie prawie w tym samym dniu, kiedy nagrywam ten film. No może tam kilka dni po... Mniejsza o to. Aczkolwiek, jak mówiłem, jesteśmy tutaj na transmisji, na byłej na transmisji na żywo, która była rok temu. I wtedy to był pierwszy raz, kiedy pokazywałem... Największy projekt, jaki kiedykolwiek w ogóle robiłem. Na Roblox Studio. I oto on. Ja wiem, będziecie się śmiać. I teraz, no co to jest w ogóle, nie? Ale to było rok temu. I tak wyglądał, tak się prezentował, moi drodzy. Ja wiem. Tak sobie wyglądał. Naprawdę bardzo tak w ogóle. Widać, że w ogóle nic nie zrobione, nic dopracowane nie jest. Ale zobaczcie, tutaj mamy jakąś drogę i tak dalej. I teraz przejdźmy. Tak naprawdę... To te ujęcie, które teraz widzicie, to jeszcze nie było z tego dnia, która była transmisja na żywo, tylko jeszcze jest krok dalej, gdzie widać, że ta gierka się rozwija i była naprawdę na bardzo dobrym poziomie, dopóki się coś nie stało. Ale o tym za chwilę. I to jest właśnie to, moi drodzy. Zobaczcie, zbudowałem taki piękny, duży domek. A, dobra. To jeszcze jednak nie był dom. To był taki coś w rozmiarze jakiegoś klocka zwykłego. Ale zobaczcie, tutaj więcej rzeczy po prostu było robione. Ta gra była ciągle robiona. Ciągle była robiona. Robiłem testy, jeszcze patrzałem, czy jest dopracowane normalnie na tip-top, moi drodzy. I co się niestety okazało? Że po prostu do tej gry dzisiaj nie mam żadnej dostępności, aby ją dalej rozwijać. Jest to dla mnie smutna informacja niestety, ale prawdziwa. Czasem tak bywa w życiu, moi drodzy. O, zobaczcie jaki ładny podjazd był zrobiony. Dlatego jeszcze ten rok temu, jak była robiona ta transmisja na żywo, była prowadzona, to pokazywałem pierwszy raz w życiu właśnie tą grę wam i ją przedstawiałem pierwszy raz na tym kanale. Co istotne, moi drodzy, już nie wiem, możecie nawet nie rozpoznać, co tutaj się w ogóle dzieje, co to w ogóle jest. A to jest owa gra, moi drodzy, która była na fazie rozwoju. Niestety, jak się okazało, już dziś nie uzyskam dostępu ponownego do mojego Roblox Studio, także ta gra już niestety była robiona i nie będę mógł jej już nigdy po prostu skończyć, nie będę już nic nigdy dodać mógł ani usunąć z niej. Ale pokażę wam za to, jak wyglądały zdjęcia z tej gry, o której wam wspominałem na tym live'ie. Macie tutaj przykładowe zdjęcia, widzicie, autostradę jakąś chciałem budować. Tutaj były nawet światła drogowe, było tutaj organizacja jakaś ruchu, żeby coś się jeszcze tam działo. O, zobaczcie, jeszcze na tym zdjęciu tutaj jakiś parking jest. Bloki są jakieś, zobaczcie, BP, stacja benzynowa tutaj miała być. Zaraz obok tej autostrady, jak wyjeżdżaliśmy obok miasta. No a tutaj, jak widzicie, też blok mieszkalny zbudowałem, zbudowałem tutaj kawiarnię, zbudowałem. Tam jeszcze jest zaplecze za kawiarnią. No po prostu zobaczcie, jak ta gra mogła
jak ta gra wyglądała, zanim po prostu została już mi odebrana. Niestety dzisiaj na Robloxie, na moim koncie ją nie zobaczycie. Jest to bardzo taka dobitna wiadomość i dla mnie taka mówiąca tylko o tym, że jak gdyby ten cały czas, który poświęciłem, no po prostu poszedł na marne. O, jeszcze taki szyl był. To jest ten sam taki ekran, tylko że po prostu z drugiej strony. On był od początku gry, od początku tej gry jak był robiony, to ten ekran był, tylko jeszcze z drugiej strony tam dorobiłem reklamę. Tej oczywiście nie było tutaj. No. Ogólnie fajne, myślę, że gierka fajna była. Zobaczcie, tutaj kolejne ulice miały się budować, kolejne domy, tutaj bloki wstawiałem. Tutaj plac zabaw planowałem kiedyś zrobić taki, wiecie, mały. No, tutaj miało być ogólnie parking koło tych bloków mieszkalnych, no ale niestety, no tego już nie zrobię, bo po prostu coś poszło nie tak i teraz już nawet nie mam dostępu do swojego konta na Roblox Studio. Zobaczcie, nawet taki czołg. A wiecie o co chodziło z tym czołgiem? Po prostu chciałem zrobić sobie bazę wojskową, w której by były takie czołgi. Uwierzcie mi, że ten czołg to był istny rarytas. Ten czołg to był istny rarytas. Mimo iż to był oczywiście NPC, to był to bardzo inteligentny AI i naprawdę myślę, że mógłbym zbudować tą grę jeszcze lepiej, jakby była baza wojskowa. Ogólnie to miałem w planie. No ale niestety jest jak jest, moi drodzy. No co mogę zrobić? Chodziło ogólnie o to w tej bazie wojskowej. Oczywiście, że jakbyście wjechali na jej teren nielegalnie, no to moglibyście po prostu dostać, krótko mówiąc, bambuko. A tak to... No widzicie. Ale fajne były pomysły na grę, myślę. Takie smaczki w tej grze zawsze były. Ogólnie teraz tutaj macie mapę z góry, co ja zrobiłem takiego. Jeszcze te screeny robiłem wcześniej, zanim właśnie nie miałem dostępu do konta. No i widzicie, no tutaj po prostu autostrada, jak mówię, tutaj stacja benzynowa, taka zatoczka. W ogóle byście w ogóle nie poznali, naprawdę nie poznalibyście wcale tej gry. Uwierzcie, moi drodzy, jak dosłownie początek tej gierki, jak pokazywałem na tym live, to był gdzieś tutaj. Taki kwadracik malutki. A zobaczcie, jakie bydle zbudowałem przez tyle miesięcy. I to jeszcze była gra w rozwoju, oczywiście. Tutaj powtarzam po raz kolejny. To była gra w rozwoju i tutaj naprawdę super szybko się rozwijała. No ale niestety, jak widać, co wyszło, no... Wyszło jak wyszło. Nic nie zrobimy z tym. Moi drodzy, no co mogę powiedzieć? Ale jeszcze wspominam na początku filmach, że to nie była tylko ta gra. Nie tylko ta produkcja. Otóż, moi drodzy, jeszcze były inne produkcje. Między innymi The Mimic Forest, która też była na live'ie i też była rozwijana. Naprawdę, nawet teraz wam to pokażę. Proszę bardzo, moi drodzy. I to jest właśnie ta druga gierka, do której dziś też nie mam dostępu. Też była robiona i też szybko się rozwijała. Chyba jeszcze szybciej niż w ogóle ta moja gierka, którą pokazywałem wam przed chwilą. Ogólnie ta pierwsza gierka to miała się chyba nazywać, chciałem ją chyba nazwać Gang War Star albo coś takiego. Ogólnie wiecie, gdzieś tam, gdzie byście się spotykali na zapleczu z jakimiś gangami, potem byście się po prostu z nimi strzelali i coś tego typu, jak właśnie coś typu jak GTA 5 powiedzmy, albo 4, tylko że po prostu w wersji Robloxowej, to takiej, w takim moim wydaniu. No niestety nie udało się to osiągnąć. A tutaj macie pracę, jak robiłem tą gierkę. Jeszcze więcej wam pokażę z tego live'a, bo co was tam będzie interesować, robienie jakichś płotów. Większość robiłem na live'ie tutaj ten, budowałem właśnie grę, więc płoty. O! Coś takiego mniej więcej było. O, tak to wyglądało. Ten las. Dosłownie, moi drodzy, miałem na ukończeniu tą grę, tylko ten las nie skończyłem, nie? Także ta gra jest za łatwa, możecie sobie ją w nią zagrać. Moi drodzy, jest dostępna na moim koncie w Roblox, ale z Roblox Studio.
Ogólnie możecie zagrać sobie w tą grę pod tym nickiem Grajek Roblox podłoga ity. Możecie sobie zagrać tą gierkę. Jest ona bardzo łatwa do przejścia. No może nie tak łatwa, bo jednak trzeba uciec, bo tutaj mamy labirynt. Dobra, nie będę wam mówił, o co chodzi w tej grze. Musicie sami się wydostać z tej gry i musicie dojść do mety. Jak wam się uda, to napiszcie w komentarzu. To może zrobię poradnik, jak będziecie chcieli. Ale to musicie dać znać w komentarzach. To mogę zrobić, oprowadzić was po tej grze na odcinku. Oto moi drodzy, moje konto. Wpisujecie sobie taki nick, Grajek Roblox ity. Macie tam jedną gierkę moją. To jest moje konto, które już nie odzyskam. Także wchodzimy na mój profil i widzimy się zaraz w gierce, moi drodzy. Gierka nazywa się The Mimic Forest, jakby co. Także jesteśmy, moi drodzy, już na miejscu. Niestety ekran wczytywania się gry coś zepsuł, nie wiem dlaczego. Ale już tego nie naprawię, jak wspomniałem. Ale chociaż możecie sobie zobaczyć gierkę, jeżeli chcecie. Nie zmuszam, ale byłoby fajnie, jakbyście chcieli sobie obczaić tą gierkę. I budzimy się w jakimś więzieniu pośrodku lasu. No może nie tak dosłownie lasu, ale dobra. Widzimy się... O Boże, jak ja chodzę w tej grze. O matko, co tu się stało? Coś tu się zgliczowało. Dobra, już jest normalnie. Widzimy się przy następnym punkcie. No, także moi drodzy, już dochodzimy do tego punktu, w którym miało się rozpocząć wczytywanie gry. Tak miał wyglądać ogólnie ekran. Mniej więcej tak miał wyglądać ekran wczytywania się gry. I z tymi przyciskami play. No, dobra, może trochę przesadziłem, jeżeli chodzi o sam wstęp do gry, ale myślę, że jest fajny. Nie wiem, czy słyszycie muzyczkę w grze tak w ogóle. Też jest muzyczka w grze. Dlatego udało mi się całe szczęście, moi drodzy, jeszcze. I z tego jestem zadowolony, wydać tą grę chociaż. Idziemy do następnego punktu. A tym punktem oczywiście jest ten dom, do którego zaraz wejdziemy. Tylko dajcie mi chwilę. Ding dong, moi drodzy. Jesteśmy na miejscu. Oho. Klucza pod wycieraczką nie zostawili, moi drodzy. Trzeba będzie znaleźć klucz. Tak w ogóle nie wiem, skąd ta muzyka. Nie pamiętam. Chyba jej nie... Nie no, musiałem ją dać. Nie wiem, skąd ona tylko dobiega. Matko, skąd ona tak głośno gra? Dobra, moi drodzy. Widzimy się zaraz, jak już będę miał klucz. Dobra, mam klucz, moi drodzy. Nie pokażę wam, gdzie leżał dokładnie. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, moi drodzy. Dobra, wracamy się, wracamy. Dobra, już mam klucz przy sobie. Także otwieramy drzwi i wchodzimy do domu. Co tu się stanęło, moi drodzy? Sam nie wiem, co tu się stanęło w tym domu. Moi drodzy, jaki paradoks normalnie. Tu w ogóle jakieś siedzenia. Tutaj w ogóle jakiś duży pentagram w środku pokoju został namalowany ludzką krwią. Nie no, żartuję. Pewnie się dzieci bawiły w pokoju kredkami. Tutaj takie śmieszne małe szafeczki są. Stoliczek na kawusie. Idziemy dalej. Tutaj nie wchodzimy. A tutaj to też trochę przesadziłem. No, moi drodzy, z tym kościotrupem. Czemu ja się śmieję? Jestem jakiś niepoważny. Jak widzicie, no myślę, te pokoje to mają taki mały klimat, myślę, taki horror. Tutaj w ogóle jest miś, który miał być nawiązaniem do tej gry. Tak jak w sumie w Greni jest na przykład. W Greni 1, gdzie wkładamy na przykład do kołyski misia. Po czym pojawia się Slendrina. Ale to inna ciekawostka na temat.
A tutaj mamy oczywiście jakieś ślady krwi. Nie no, jak wspominałem, to kredek jakiś. I tutaj jest napis run. Czyli uciekaj. Też jest kołyska. Taki mały element właśnie z Granny. Tutaj mamy oczywiście... Zapomniałem, jak to się nazywa. Strych mamy. O. I tutaj możemy nawet tą szafę otworzyć. A co nawet ten, to możemy się w niej zamknąć. Jak po prostu w dorsach, moi drodzy. Coś niesamowitego. Dobra. Daj mi wyjść stąd. Także tutaj są. Jest strych. I stąd te, tutaj te radio gra. Od tego radia, okej. Widzicie? Nawet jest obraz. About a Teddy. O misiu. O. Możemy sobie usiąść na kanapie. Możemy czy nie możemy? Nie pamiętam. Tak, możemy sobie usiąść na kanapie, rozgościć się. Jakże pięknym domu, pooglądać zepsutą telewizję. Zapewne kablową, choć kabla nie ma. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy, już do ostatniego punktu, który znajduje się tam daleko, tam daleko. Dobra, moi drodzy, ja już jestem przygotowany. Już w ręku trzymam klucz. I wchodzimy do ostatnich drzwi. Nie no, żartuję, jeszcze będą jedne. I uwaga, trzeba szybko speedrunować, bo tutaj, o widzicie, tutaj nas goni taki potwór niebezpieczny, hu hu hu. Normalnie czuć jego oddech za plecami, trzeba mu szybko uciekać, moi drodzy. Szybciutko, 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 żeby nie zginąć, nie zginąć. Kurde, nie pamiętam, jak cię grało tutaj, nie pamiętam, jak to robiłem. O ja, i niestety, umarłem, moi drodzy. No ale cóż, tak to wyglądało. Widzieliście tego potwora, pokazałem wam. No. I to by było w sumie wszystko na tyle. Z ciekawostek, ta gierka właśnie była też na zwykłym odcinku na moim kanale. O, tu. O, właśnie tutaj. Oto ona. Dokładnie to jest ta gierka. I... Byliśmy w sumie bardzo blisko przejścia tej gry. Spróbujcie wy, czy wam się udało. Podzielcie się opiniami w komentarzu na temat tej gry. I powiedzcie, czy wam się podoba taka gra. Czy wam się taka gra spodobała. Dajcie znać w komentarzu. Dajcie znać w komentarzu. A tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć, moi drodzy.